Witam wszystkich z tej strony ULAT. Dzisiaj jest niedziela, a ja zamiast strzelać to jestem na nagrywaniu filmów. Czemu? Wszyscy wiedzą pewnie, no bo zrobi nam czerwoną kurwa w całym kraju. I te słowo na K to było umyślne i go wcale nie wycenzeruję. Na własną odpowiedzialność, jak ktoś będzie chciał, to niech zgłosi ten film. Chrzanie to. Jestem zły. I mam nadzieję, że to nie potrwa długo i będziemy mogli niedługo wrócić strzelać, no bo... Kurde, no... Na co haruję cały tydzień? Po to, żeby pójść w niedzielę postrzelać. A teraz nie mogę. Jestem na nagrywaniu filmów, okej? Powiedzmy, że jakiś pożytek z tego będzie, bo przynajmniej nie spędzam całego dnia siedząc przed kompem i bawiąc się w Tarkowie. Ale cóż zrobić, tak? No jedyna pozytywna rzecz, że prawdopodobnie pojawią się filmy z Tarkowa. No bo jak nie ma strzelań, to czymś muszę zapchać kanał, żebyście mieli co oglądać. Żebym nie stracił wyświetleń, żeby mi YouTube zasięgów nie obciął, bo YouTube lubi sobie obcinać zasięgi. Ach. Nie jestem zadowolony, ale cóż mogę zrobić, nie mam na to wpływu. Co prawda kombinujemy, jak to ominąć, ale tam są takie luki, że trzeba mieć trenera, nie trenera. Zobaczymy, jak to wyjdzie, może uda się coś z tego wymyślić, ale na razie nie. Więc dzisiaj jesteśmy tutaj, nagrywamy. Podstawowa rzecz to nagrywam najpierw recenzję nowej repliki. Nie moje oczywiście, bo to AK, więc nie moja. Będziemy też nagrywać dwa filmy o ekwipunku ludzi z ekipy. Znaczy mam nadzieję, że dwa, bo na razie dojechała mi jedna osoba, nie wiem czy dojedzie mi druga, zobaczymy później. No dobra. No i przy okazji testy repliki, na które czekaliście, też będą. Pierwsze co idzie dzisiaj na tapetę to AK-12 od LCT. To chyba AK-12, ja szczerze nie jestem za bardzo w temacie, ale tak mi się wydaje, że o ile pamiętam to jest to. I to jest replika Piotka z SG3. Historia powiedzmy zakupu tej repliki, no bo SG3 z zasady raczej miało Giety i niemiecki sprzęt, więc Giety, Hakaśki. Ale ostatnio no... Piotek zaczął strzelać sportowo. Zaczął trenować strzelectwo i tak dalej. I gadając ze swoim trenerem dowiedział się, że tak najlepiej by było jakby nawet replika, którą używa w lesie, tak, do strzelania w ASG, też była w tej samym powiedzmy modelu, czy chociaż tej samej rodziny replik, czy tam rodziny sprzętu, powiedzmy, co ta, z której strzela na strzelnicy spalnej. A że tam strzela z AK, o ile pamiętam, to AKSU któreś, ale nie jestem stuprocentowo pewny, więc kombinował z zakupem kałaszy. Kupił chyba 4 w sumie. Z tego 3. Z tego 2 pierwsze to złomy. I uznał, że dobra, chrzanić to nie będzie się bawił w używki, no bo tamte 2 to były używki. I kupił coś takiego. Kupił sobie porządną replikę LCT, ściągnął ją z zagranicy, bo w Polsce wtedy, w tamtym momencie jak kupował, to chyba nie było. Albo były dużo droższe, więc ściągnął sobie to z zagranicy. Dokładniej z Austrii. Więc nie polska dystrybucja, żeby nie było. I tyle, no. I teraz ma. Ja już co nieco w niej grzebałem, zresztą na filmie będzie grzebanina, bo stokowo ona przyjechała do nas z mocą 300 coś FPS-ów i to 300 z moim haczykiem, 310, coś takiego, więc wymieniliśmy sprężynę i zmieniłem wtyczkę. Nic więcej nie grzebałem, bo naprawdę replika jest ok. Ale tak, powiedzmy klasycznie, co prawda Piotrek już ma tutaj coś nieco pozakładane, no ale czemu nie? Też wyjaśnię, czemu kolimator jest z przodu, ale to później. Podstawowa rzecz. Lecimy od przodu, jak zwykle. Urządzenie wylotowe. Chciałbym coś o nim powiedzieć, ale nie wiem. Nie znam się. To jest od AK. Nie wiem. Autentycznie się nie znam na tym. Więc no, jest jakieś, ale to jest chyba standardowe w AK-12. Mam przynajmniej taką nadzieję. Chociaż ten dziubek taki do wybijania szyb, no nie wiem, czy to jest standard. Ale paśnik kiwa, że tak. Paśnik dzisiaj jest jako jeden z tych, co będziemy go potem nagrywać. No mamy... To wszystko jest metalowe. Co prawda nie wiem, czy stal. Moment. Czy ja mam jak sprawdzić, czy to jest stal? No, wcześniej kombinowałem z repliką drugą, z silnikiem w chwycie, ale zapomniałem, że mam prezent mojej dziewczyny. Dostałem, to jest magnes. On jest takim rzepem, żebyś go sobie założył na rękę, żebyś w lesie nie gubił śrubek, jak rozkręcasz komuś replikę w lesie. Ale to zostawimy na koniec może, albo dobra. Stal. Body, stal. Pokrywa. Stal.
Szyna nie jest stalowa. Jest ze znalu. Albo z plastiku? Nie, to jest znal. Bo jedyne do czego się magnes przyczepia, to do śrub, które tutaj są w niej, a do niej samej nigro ma, jedynie tylko wyczuwa to. Prowadnica kolby jest stalowa. Albo chociaż moment. Nie, prowadnica kolby nie, ale tutaj śruba montażowa, cały montaż jest stalowy. Ale prowadnica już nie. Uchwyt jest stalowy. Osłona spustu, kabłąk spustu. Tyle. O, trochę stali tu jest. Więc wracamy jeszcze raz. Stal. Stal, stal, stal. Tak? Cały ten przód. Tutaj już mamy kompozytowy front. Co prawda fajny, bo dużo lisków, taki taktyczny kałasz. Dużo lisów u dołu, u boku, z góry. Można kolimator zamontować. No, wow. Można. Co prawda, no, niektórzy nie lubią takich kałaszów. Mi jak taki kałasz, powiedzmy, że już się podoba. Tak? To jest kałasz, który ewentualnie mógłbym z niego strzelać i bym się nie wstydził na strzelance pojawić. Tak, teraz mnie zjebią ludzie, którzy lubią klasyczne kałasze. Na przykład Oskar, który jak kałasz nie ma drewna, to nie jest kałaszem. Dobra, dalej. Główne body. Bo tak trzeba nazwać waka, bo to nie ma dolny, górny receiver, tylko body główne. To jest stalowe i to jest kawał blachy. Również kabłąk jest stalowy. Ale tutaj już mamy dość klasycznie. Tutaj za bardzo dużo rzeczy nie ma. Co ciekawe, nawet nie ma jaskółki. Ale to chyba standard waka, no bo mamy już dość sztywną szynę na topie, więc pokiego nam jaskółka, jak mamy tu szynę. I teraz tak, u góry już jest, zaczyna się robić ciekawie. Bo tak, nie mamy klasycznej muszki, która była zawsze tutaj waka zamontowana i powiedzmy pod nią był montaż do pokrywy zamka. Tutaj mamy muszkę na takim, na szynie lis, powiedzmy. Ja nie wiem, czy to jest demontowalne, pewnie tak. Tak, tutaj jest imbus i po odkręceniu tego imbusa będzie można to zsunąć. Tak? A jest to klasyczna, powiedzmy, muszka, z tym, że właśnie nie taka klasyczna, bo mamy z przodu mamy, powiedzmy, klasyczną, znaczy, Boże, tam jest szczerbinka. Z przodu mamy klasyczną muszkę, powiedzmy, kałaszową, ale z tyłu szczerbinka już nie jest taka klasyczna. Nie mamy tego klasycznego kwadratowego wcięcia ząbka, nie wiem jak to powiedzieć, tylko mamy przeziernikowo. Mamy małe oczko. I do tego mamy regulację tutaj na boki, na tym pokrętle. Tak, można sobie to przestawiać. Tutaj zresztą jest też oznaczenia są, powiedzmy, na jakiej pozycji to jest. I oczywiście regulowanie góra-dół. Tutaj, tak jak klasycznie waka, naciśnięcie i przesunięcie tego. Teoretycznie im wyżej, tym replika bardziej kieruje lufę do góry i strzelamy na większe odległości. To jest poprawka do strzelania dużej odległości, powiedzmy, w ostrym AK, no w naszym, bądźmy szczerzy. Ale jest, niech będzie. Co ciekawe, w tym momencie mamy muszkę dość mocno cofniętą do tyłu. Moim zdaniem jest to lepsze wyjście, bo szybciej składam się w takiej konfiguracji niż mając przyrządy dość blisko siebie z przodu. Więc dla mnie to plus, szczególnie jak ktoś strzela z otwartych. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No chyba w sumie tyle. Na dole mamy chwyt pistoletowy. Wygodny chwyt pistoletowy, naprawdę wygodny, to jest naprawdę fajne. Jest dłuższy niż w standardowym AK i jest inaczej trochę wyprofilowany. Co prawda gearbox, koszyczek silnika, wszystko jest standardowe, więc tutaj nie ma problemu. I na końcu mamy tak dość nietypowo jak na AK, mamy zamontowaną prowadnicę ala M4 i kolbę też tak naprawdę, powiedzmy, ala M4 jakieś tam. Co prawda w M4 żadnej takiej kolby nie widziałem, ale jest to klasycznie, można by tu włożyć na przykład jakąś klasyczną M-kową kolbę, czy od Hakaśki, czy cokolwiek. No ale ta kolba była w zestawie, to pokazujemy. No i fajnie, bo jest i regulacja długości, tak? Co prawda jest mniej pozycji, bo są tylko 4. Nie tak jak powiedzmy w klasycznej M-ce, że jest ich 6. I są co większy skok. Tak, raz, dwa, trzy i cztery. Tak, co prawda na najdłuższym dla mnie jest wygodnie. Ja się z tego dobrze składam i mi jest wygodnie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o części zewnętrzne, no bo to oczywiście nie było w zestawie, to już sobie Piotrek dołożył, powiedzmy tyle. I teraz krótko jeszcze na temat, powiedzmy, wymiany baterii, bo to jest dość ważny element, który tu jest trochę inaczej rozwiązany. Zazwyczaj wciskamy tutaj klawisz,
podnosimy pokrywę i mamy dostęp do gniazda baterii, powiedzmy do wtyczki i tak dalej. Tutaj jest troszkę inaczej. Dobra, mieliśmy chwilę na przerwy, bo się przegrzała kamerka, ale wracamy szybko do roboty, bo mamy jeszcze sporo nagrywania, a nie mamy na to, powiedzmy, za dużo czasu. To, co jeszcze zapomniałem pokazać, teraz zauważyłem, to tutaj mamy klasyczny selektor do AK, z tym, że on chodził strasznie ciężko. Go można było przesunąć kciukiem, tak? Albo całą dłonią, ale nie było możliwości, tak jak teraz to jest, powiedzmy, po to jest między innymi to miejsce, żeby tu oprzeć palec, żeby przestawiać selektor palcem wskazującym, żeby to było szybko, tak? I tą blaszkę musiałem odgiąć trochę na zewnątrz, żeby po prostu troszkę delikatniej chodziła, żeby ten selektor dawał się właśnie przestawić dość szybko. No Piotrek nam to strasznie narzekał, mówi, że w palnym nie ma takiego problemu, spokojnie przestawiamy to palcem wskazującym, a tutaj niestety trzeba było naprawdę do tego się przysadzić. Więc to jest już poprawione, ale zwracam na to uwagę, że ten selektor chodził strasznie sztywno. To, co powiedzmy wszyscy narzekają w kałaszach, że chodzi miękko selektor, że on tu lata, że sam się przestawia, tutaj chodził tak ciężko, że nie szło go praktycznie normalnie przestawić. Szczególnie właśnie przy użyciu palca wskazującego. Teraz to już działa. Blaszkę po prostu zdemontowałem i leciutko odgiąłem do zewnątrz. I jeszcze jedna rzecz, czyli właśnie wymiana baterii, która jest tutaj dość nietypowo, bo musimy otworzyć pokrywę, bo tutaj też jest bateria, ale nie mamy zaczepu tak jak tutaj, że wciskamy i podnosimy pokrywę, bo ten system był dość luźny i wtedy, powiedzmy, cała ta szyna nie miałaby, powiedzmy, osi, nie trzymałoby się to równo, więc LCT poszło inaczej. Tu mamy dźwigienkę, którą odciągamy, ustawiamy do pionu i wyjmujemy pin. I w tym momencie możemy zdjąć pokrywę. I pokrywa ma tutaj na dole, mamy takie ząbki, znaczy bolczyki, a tu mamy takie ząbki. I tak naprawdę ten element w ogóle nie trzyma pokrywy. Wszystko trzyma się na tych zębach i jej trzyma się naprawdę solidnie i naprawdę sztywno. Jedyny problem jest w tym, że pod pokrywą jest dość mało miejsca. I Piotrek miał problem, żeby włożyć baterię nawet taką. To jest 1374. To nie jest potwór. I problem może nie jest w samej baterii, co we wtyczkach i kablach, które po prostu robi się ciasno. Ja spróbuję tutaj to zamontować i zrobię to z tym pinem. Piotrek zamiast używać pinu, jeszcze grubsza jest, a to jest grubość jest problem. Zamiast używać pina, używał trytytki tutaj, po prostu wciągał dość grubą trytytkę, zaciągał to i to się trzymało, pokrywa była sztywno, ale nie była idealnie w osi, patrzyła leciutko do góry, dlatego kolimator wylądował bardziej z przodu. Przy kolimatorze nie ma to większego znaczenia, ale przy lunecie może już być problemem. Dobra, ja spróbuję teraz włożyć, powiedzmy, tak jak być powinno. O, spróbuję, o, i widzicie? Mam problem, żeby to domknąć. Ja postawiłem baterię na wyższym boku, spróbuję ją włożyć na niższym. Tak. Trzeba, tutaj znowu wchodzą mi wtedy kable. I muszę coś tu... Op. A, ale na boku tu ona wchodzi. A, czyli taka jednak wejdzie. I nawet z pinem. Więc nie wiem, czemu Piotrek to miał na trytytkę, no ale to jest jego decyzja. Ja tą baterię dałem radę upchnąć, więc w razie czego pokażę Piotrkowi, jak to zrobić. Ale to tak naprawdę tyle. Więcej tu nic do powiedzenia nie mam. Wszystko sztywno, sztywno. Moim zdaniem replika spoko. Naprawdę, to wykonane jest spoko, a zaraz zobaczycie, jak wygląda wewnątrz, bo też jest dobrze. Dobra, nagrywamy wnętrze repliki LCT, to jest AK chyba 12, o ile pamiętam, a potem sprawdzę, teraz to mnie mało interesuje. Co prawda już go rozłożyłem, bo powiem szczerze, dopiero teraz, powiedzmy, postanowiłem, że nagram jednak, że po prostu nagram to rozkręcanie, wcześniej tego nie planowałem, ale jak już wyjąłem gearbox, to uznałem, ty, a może pokażę, co jest w środku, skoro już mam taką okazję.
Więc pokazujemy, otwieramy go. Ja tutaj muszę wymienić sprężynę na jakąś koło 400, między 400 a 450 fps, bo tu jest 310 oryginalnie, no to jest troszkę mało i chcemy dać coś mocniejszego. Ja planuję dzisiaj wstawić Big Dragon Golden sprężynę z M120. Nie jestem pewien, co to za sprężyny, to jest nowość, to się pojawiło niedawno w Gunfire'ze. Szczerze nie wiem, jakie osiągi one powinny mi dać. Więc zobaczymy, co to jest warte, wstawimy i będziemy wtedy coś wiedzieć. Tak się znaczy, no na razie bierzemy się do środka. Jeszcze może zanim otworzymy gearbox, pokażę, co mamy za lufkę tutaj. Lufka oczywiście mosiężna. Całkiem ładnie obrobiona. Komora jest z plastiku. Klasyczna AK, nic tutaj się takiego ciekawego jakoś nie wydarzyło. Gumeczka jest bardzo miękka, przez co dość trudno wyjąć ją z komory. Gumeczka czarna, klasyczna, nic tutaj ciekawego powiedzmy. Lufa też nic ciekawego, jakiegoś specjalnego. Z tym, że lufa powinna być, z tego co wiem, to jest półprecka, jakaś 6.05 czy coś takiego. Ale jak to będzie strzelał, to się dopiero tak naprawdę okaże. Więc na razie nie chciałbym w żaden sposób wyrokować. No, komora, lufa, gumka to tak powiedzmy nic specjalnego, ale przyzwoite może w ten sposób, tak? No, lufa obstawiam, że będzie całkiem niezła, aczkolwiek ciężko mi się wypowiadać, bo nie mam ani narzędzia, ani sposobu, jak to dobrze zmierzyć. Odkręcimy najpierw silnik. Co fajne, silnik jest na wsuwki, znaczy fajne serwisowo. Niektórzy na to trochę narzekają, że wsuwki nie są tak dobre, jakby to było na przykład przylutowane. Ale przynajmniej rozkręca się to prościej i nie ma z tym takich problemów. Więc mogę sobie to po prostu rozłączyć. Co prawda siedzą wsuwki bardzo sztywno, więc muszę sobie pomóc śrubokrętem. Ale to coś powiem na temat kabli, bo wszystkie kable w sumie w V3 są na wierzchu. Zwykłe, proste kable, żadnych MOSFETów, żadnych dziwnych układów, co prawda wtyczka ta mija, tak sobie, no ale jest. Silnik zaraz wyjmiemy. O. O silniku nie jestem w stanie za wiele powiedzieć, nie ma żadnych napisów, żadnego nic, nie będę go z puszki wyjmował, bo nie wydaje mi się, by to miało jakikolwiek sens. Na pewno nie jest to neodyma. Zębatka typu D. Jeżeli kogoś interesuje, tyle. No krótki oczywiście. Z zewnątrz gitboxa tutaj się nic nie wydarzyło tak naprawdę. Wszystko standardowo. Jedyny jest to tutaj ten znaczek LCT. Nie wiem. Okej. Okay. Już mam go otwierać niestety, ale miałem cicho nadzieję, że LCT już się dorobiło szybkiej wymiany sprężyny, jak na przykład ENDL, ale tutaj dalej mamy klasycznie. Więc nie będzie to takie banalne, jak ja bym tego chciał. Bardzo trudno się go otwiera. Szczerze nie wiem czemu. Pierwsza ciekawostka. Ta zębateczka tutaj jest tak wciśnięta, że nie jestem w stanie jej wyjąć. No pozostałe zębatki idzie wyjąć i powiem tak, no przełożenie chyba 18 do 1. Nasmarowane są porządnie, bez przesady, w taki sposób, jak to chyba powinno być nasmarowane. I zębatki same prezentują się dość solidnie. Sądzę, że tam powiedzmy przy automacie, czyli tam zakładam do 450 fps, nie powinno być z tym żadnych problemów. Obrobione są dość ładnie, to wszystko wygląda, prezentuje się naprawdę spoko. Zaraz zobaczymy, jak podkładkowanie. Okej, coś nie chce wejść na swoje miejsce. Ciekawe tylko co. Co to może nie wejść na swoje miejsce? No dobra, więc tak. Zębatka silnikowa nie ma w ogóle luzu. Siedzi bardzo sztywno. Kręci się ładnie, no bo jest na łożyskach, mimo że jest praktycznie na wcisk włożona tutaj w łożysko. Tak, zębatka środkowa ma odrobinę luzu, ale bez tragedii, jakieś, nie wiem, 0,2.
ale to wyczuwalne. Natomiast zębatka silnik tłokowa. Nie wiem, czy to widać, ale ona chodzi, nie wiem, z pół milimetra? Może nawet więcej? Więc ona ma akurat bardzo dużo luzu. Więc to, co trzeba będzie poprawić. Czy ja w sumie się nie dziwię, że tu jest sporo luzu, kiedy na tej zębatce, z tej strony mamy dwie dość grube podkładki, a z tej strony nie mamy nic. I to samo tyczy się zębatki środkowej. Tutaj jest podkładeczka, tutaj nie ma nic. I tutaj też mi się nic nie przykleiło. No dobra. Na razie wracamy do oględzin. Kostka stykowa stock. Klasycznie tutaj jest wszystko w standardzie. Tłok. Aluminiowa głowica. Aluminiowa głowica cylindra. Tłok z pełną stalową szczęką, więc bardzo fajnie. Pełnej szczelności nie ma, na dysz ucieka, z tego co widzę. Jak zatkam paluchem, to więc dysza ma lekki przedmuch, mimo że ma uszczelkę. To tutaj jest, na tym jest przedmuch. O, ale jak jest wysunięta, to nie ma. Nie wiem, z czego to wynika. Ale jak jest dysza w pozycji wysuniętej, to się uszczelnia. Nie. Może nie ma ideału, ale jest ok. Więc ja tu nie będę grzebał. Co do może jeszcze samego gearboxa. Co prawda V2, V3 znaczy nie jest znane z tego, żeby pękało, ale i tak co nieco tu wzmocnili. Tutaj cała ta listwa to jest nadlewka, która chyba nie jest standardem, i to samo tutaj na dole. Czy może ona jest standardem, może dlatego właśnie V3 nie pękają. Powiem szczerze, mało kałachów robię, więc nie jestem 100% pewny. I to samo jest dokładnie z drugiej strony. I od środka to też, jak tutaj widać, tutaj też jest troszkę więcej materiału. No ale ogólnie, no V3 raczej nie są słynne z tego, żeby pękały, więc tu powiedzmy, że nie przewiduję problemu. Co tu więcej? No nic tu więcej. Ja muszę podkładkować, wstawiam ciutkę mocniejszą sprężynę, chronuje i w sumie tyle. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać recenzję tego wszystkiego, aczkolwiek nie jestem pewien kiedy, co, jak. Więc pewnie i w jakim będzie, powiedzmy, stanie, powiedzmy. No na pewno będzie mocniejsza sprężyna, bo oryginalnie jest 310 fps, jak przed chwilą mierzyłem, więc nie za wiele. Piotrek chce bardziej do walki, powiedzmy, szturmem, ale jednak normalnie w lesie, więc idziemy z mocniejszą sprężyną. Jedyne co, to tak jak pokazałem, podkładkowanie mogło być lepsze, a reszta całkiem spoko. No, jeszcze muszę się dowiedzieć, czy mam zmienić wtyczkę na T-Connect. No, ale to jak zrobię mechanikę w środku, to wtedy będę mógł spokojnie już to składać i wtedy w ostateczności wymienię jeszcze od razu wtyczkę. No dobra, no to tyle. Dzięki. Dobra, jesteśmy na testach. AK12 od LCT. Własność Piotrka. Kamerka zamontowana, co prawda mam takie obawy, bo troszkę wchodzi mi w światło kamerki muszka i zastanawiam się, czy to nie będzie problem. Przesunąłem kolimator do tyłu, mamy wszystko sztywno ustawione, ustawiłem hopka, powinno być ok. Ja osobiście musiałem na maksa rozciągnąć kolbę, bo jestem przyzwyczajony do długiego składu, no bo DMR-ki tam są długie kolby, więc tak jest mi wygodnie. Ustawiamy na semi i będziemy testować. Mam nadzieję, że ta kamera dobrze patrzy, ta nagrywa. Tamta nagrywa, tak? To chyba nie jest oryginalny magazynek. Szczerze nie pamiętam, jakie były oryginalnie. Mam dwa. Taki czarny i taki brązowy. Może w opisie potem ustalę, co jest co. Wydaje mi się, ten czarny to jest Cyma. Bo takie Piotrek miał magazynki, ja mu ściągałem. Więc będziemy na nich testować, zobaczymy. Trzeba, ja już wiem, że podają. Ale zaraz pokażemy. Na razie zaczynamy od 40 metrów. I zaczynamy nagrywanie. Niestety, kurde, kolimator nie ma już baterii. Jeszcze zmienimy baterię w kolimatorze na szybko. O, dupa, nie zmienimy. Masz zapasowe takie baterie? No, jaka to jest CR? To jest ta, co jest u ciebie. Ta jest CR1620. Mam CR1632.
Nie zmienię baterii w kolimatorze, bo nie mam takiej baterii. Bo mam zwykłe CR2032. Niestety one są większe i to nie będą pasować. A niestety rozładował się, więc będziemy strzelać na czuja i po kulkach, czego osobiście nienawidzę. No dobra, no 40 metrów, powiedzmy, że to raczej ciężko, żeby to był problem. Jeszcze strzelimy sobie seryjkę na automacie. Dobra, przesuwamy się dalej. Idziemy na 50 metrów. Zobaczymy, jak to będzie. No i jesteśmy na 50. I lecimy dalej. Ciekawe jeszcze kulek, ile nam zostało. No, jest ok, moim zdaniem. Bez problemu trafiam na 50 metrów tarczę. Trzeba musiałem się strzelić, no bez kolimatora, tak nie do końca wiem, gdzie celuję, więc to chwilkę mi zajmuje. Ale mam wrażenie, że chopek już dalej nie daje rady. Próbowałem go dociskać wcześniej, ale za bardzo już nic to nie zmieniało. Więc, no, a to nie są ciężkie kulki, to są tylko 25. I co prawda, no 400 FPS ma replika, tak? Więc spodziewałbym się trochę lepszego chopka. To będzie, że gumeczka naprawdę miękka. Jeszcze przetestuję. Ale trafienie w cel raczej nie jest problem. Co prawda jest jeden problem. Mamy chyba trochę wiatru od prawej do lewej, bo troszeczkę mi zawija gumki, znaczy kuleczki. Trzeba sprawdzić w drugą stronę, czy też w prawo. Tak, tam mi zawija w drugą stronę, więc mamy ewidentnie wiatr lekko od prawej do lewej. Więc to jest troszkę będzie błąd. No ale jest ok. Jeszcze strzelimy sobie na automacie. Czyli bo ja tu. O. Czasami widzę kropkę w kolimatorze. Jest ok, moim zdaniem. 50 metrów tarcza nie jest najmniejszym problemem. Zobaczymy, jak na 60. Zaraz skończyły mi się kuleczki. Biorę drugi magazynek. Idziemy na 60 metrów. Te wpinanie magazynków w AK. Jezu. Dobra, jesteśmy na 60 metrach. No już dość daleko, tym bardziej do strzelania bez optyki. Nie za bardzo będę widział, gdzie lądują kulki. Mam nadzieję, że będę słyszał, w co uderzają. Przestawiamy na półautomat i lecimy. Strzelając normalnie, praktycznie kulki już nie dolatują do celu. Będę musiał strzelać z poprawką.
Dobra, daje się trafić i rozrzut jest jak najbardziej akceptowalny, aczkolwiek z zasięgiem już jest słabo. Nawet przy, powiedzmy, pojedynczym ogniu muszę, czy przy automacie w sumie bez różnicy tak naprawdę, muszę celować około 1,5 metra nad cel, żeby w ogóle trafić w płytę. Nie jestem pewien, gdzie te kulki uderzają o płytę, ale obstawiam, że gdzieś w dolnej części, a muszę strzelać 1,5 metra nad górną krawędź. Więc po prostu 60 metrów dla 400 fpsów, dla kulek 25, dla tego hopka to już jest granica, powiedzmy, skuteczności. Trzeba brać po prostu dość sporą poprawkę, bo to już nie jest mała poprawka. Jeszcze raz. Zresztą zobaczycie sami. Dobra, mamy nagrany test, więc krótko podsumowanko. To jest AK-12 Piotrka z SG-3 i moim zdaniem replika naprawdę fajna, tym bardziej, że naprawdę w stoku dostajemy przyzwoity karabin. Naprawdę celny, naprawdę ładnie to nosi. Pamiętajcie, że mamy tylko 400 fpsów i dość lekkie kulki, bo 25 tylko użyliśmy do testu. I naprawdę to bardzo zacnie strzelało. Jedyny problem to tak naprawdę miałem z kolimatorem, bo nie, jak się dobrze przyjrzałem, to w niektórych miejscach widziałem kropkę, ale to jest na zasadzie widziałem kropkę, a nie byłem w stanie dobrze z niej strzelać, więc zazwyczaj pierwsze kilka strzałów miałem gdzieś tam w bok, bo musiałem się ustawić, że po prostu te kulki lądowały tam, gdzie ja chcę. Moim zdaniem replika naprawdę godna polecenia, wykonanie jest naprawdę super, tu nic nie lata, żadnych klekotów, żadnego nic. Bardzo wygodnie się z tego strzela, mimo że AK. Jedyna wada no to te magazynki, to jest coś, co mnie no w ogóle nie przekonuje do tej, powiedzmy, platformy, jaką jest AK. Ale ogólnie ta replika naprawdę jest fajna. Jest składna, ciężka, czujesz, że masz karabin. Chodzi naprawdę super, tak? Bardzo ładnie, powiedzmy, bardzo celnie, powiem szczerze, jak na stoka oczywiście, tak? No tu jest stokowa lufa, ja nie wiem, co to jest, pewnie jakieś 6,05, jakaś półprecka czy coś takiego i z tej lufy na te 60 metrów naprawdę da się trafić w miarę celnie, tak? Nie jest to może takie super dzida laserowa, ale no bądźmy szczerzy, tutaj jest tylko 400 fpsów i stokowa lufa, stokowa gumka, stokowa komora. To jeszcze tutaj sporo można poprawić, naprawdę. A tak naprawdę jedyne, co ja zrobiłem w tej replice, to wymieniłem wtyczkę i zmieniłem sprężynę troszkę mocniejszą, bo stokowa naprawdę była słabiutka. I naprawdę... Dobra rzecz. Szczególnie właśnie jak ktoś chce ćwiczyć manuala, bo strzela spalnej, tak jak Piotrek. Naprawdę wybór bardzo fajny, bo składne, fajne, wygodne. Oczywiście, jeżeli twoja palna też jest tak składna i wygodna, bo to różnie może być. Tak czy inaczej, no. Widzieliście, jak strzela? Widzieliście, co jest w środku? Opisałem, z czego jest zbudowana i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się też podoba. Jak na AK, moim zdaniem super. Ja mówię jak na AK, bo ja nie jestem fanem platformy AK i pewnie nigdy nie będę, bo magazynków nie zmienią i to jest to, co mnie od niej odrzuca. Ale jeżeli ktoś lubi AK, nie przeszkadzają mu te magi, to naprawdę godne polecenia. A na dzisiaj to wszystko. Jak są pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo po to są komentarze, a trochę pytań może być. Ja może coś tu jeszcze będę grzebał w tej replice na zlecenie Piotrka, no zobaczymy. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.